Witam wszystkich. Chciałem zaprezentować najnowszy wynalazek, który jest przejawem geniuszu, bo to nie może być nic innego. To urządzenie nosi nazwę Red Pro Dual Turbo Power Max Sprint Energy 2175,5. Jest to mój autorski pomysł i patent. Ci, którzy śledzą tak na poważnie już mój kanał, to już pewnie zauważyli, gdzieś tam się przewijało to urządzenie. Ja to zbudowałem z pompy powietrza wtórnego, tam z jakiegoś waga, jakiegoś układu sterującego tym, chociaż bez tego pewnie też by działało. Problem wtedy był z wytwarzaniem dymu. Znaczy on nie było problemu, ale to było dość niebezpieczne, ponieważ ja tam jakąś szmatkę, jakiś nabój taki, tam się to tliło, to się dymiło. Wiecie, ogólnie postanowiłem z tym zrobić porządek. I teraz mam tutaj taki nabój. Tam w środku jest świeca. Tu będzie sterowanie, oczywiście z akumulatora. Tam już leży. Tam już leżą kable. Jeszcze na razie tego nie testowałem. Nie mam zielonego pojęcia, co z tego będzie. Mam tam olejek, który posłuży do wytwarzania dymu. No i zamysł jest taki, żeby tutaj wlać olejek. Tam jest świeca taka żarowa ze spiralą. Ona się nagrzewając będzie wytwarzać dym. Ten dym będzie zasysać ta pompa. No i reszty już się pewnie domyślacie. No to co, jak pewnie oglądacie ten film, to znaczy, że przeżyłem przynajmniej. Nie wiem, czy się eksperyment uda. Sam jestem ciekawy, naprawdę nie używałem tego jeszcze. Olejek jest kupiony dzisiaj świeży, a ja co dopiero to skleciłem do kupy. Pokrótce wam powiem, że wentylator jest sterowany tutaj tym potencjometrem, jego prędkość, a samą świecę, jej działanie uruchamiamy przez przytrzymanie tego guzika. No i dobra, ja sobie tu spreparowałem taką usterkę, wyciągnąłem czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym. Jak już jesteśmy przy tym czujniku, to wam pokażę, jak on wygląda. Zobaczcie, katastrofa. Aż dziwne, że to auto jeszcze jeździ. Auto w ogóle nie cierpiało tutaj na żaden problem z doładowaniem czy z mocą. Robiłem w nim po prostu tam na dole sprzęgło na sprężarce od klimatyzacji na kompresorze, ale jak już jest, posłuży mi jako pacjent. Dobra. Mamy uzupełniony olejek. Jeszcze jedna tylko ważna rzecz. Dobra, słuchajcie, ważna rzecz, to jak się pewnie domyślacie, jest gaśnica, żeby była pod ręką. Teraz tak, olejek uzupełniony, prąd mamy podpięty. Tam czujnik wykręcony. Tam ściągnięty mamy przewód i podpięte za turbiną. No i dobra, lecimy z tematem. Najpierw zobaczymy, jak działa wytwarzanie dymu. Czy ten dym się w ogóle pojawi? No trochę to trwa. Słuchajcie, próba numer dwa. Proporcje otworów były pomieszane, źle to zrobiłem. Zobaczcie, kto mi się tutaj przypałętał. Chodziło o to, że nie zasysało tego dymu do pompy, no i musiałem to zmienić. Tu zakleiłem silikonem, tu wywierciłem otwory. Podgrzewamy i testujemy. Grzałka grzeje, trzeba jej oczywiście dać trochę, żeby tam się wszystko zaczęło... Pachnie, tak? Pachnie olejek, bo mi się wydaje, że to coś dla niej jest. No dobra.
lecimy z tematem, zobaczymy, jak szybko się tam dym pojawi. No słuchajcie, nieźle. Nieźle, tego dymu jest naprawdę dużo. Dobra. No co, sprawdza się to. Świeca żarowa to jest Ursus C330. Przełącznik od jakiegoś sygnału też traktora. Pompa Zeiss, Volkswagena, nie wiem, chyba Passata, o ile dobrze pamiętam. No i cała filozofia.